Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym Get Ready With Me. Dzisiaj się szykuję do wyjścia. Idę do pubu ze znajomymi. Także chciałabym się przyszykować. Mój outfit dzisiejszy będzie w takich bardzo stonowanych kolorach. Beż i czerń. I pomyślałam sobie, że fajnie by było zrobić coś bardziej szalonego, jeśli chodzi o makijaż, żeby, wiecie, tutaj było takie centrum uwagi. Także dawno nie szalałam z kolorami. Raczej ostatnio tak, wiecie, stawiam na rzęsy czy coś takiego. A dzisiaj mam ochotę zaszaleć trochę i z brokatem, i z kolorami. Także stara Sarunia powraca. Także ja sobie najpierw zrobię jedno oko, zobaczę jak ten makijaż pokierować i wrócę do Was z drugim oczkiem. Dobra kochani, mam już jedno oko zrobione. Coś takiego. Na razie to wiecie, tak to wygląda, bo nie mam twarzy. Nie mam twarzy, nie mam pomalowanej twarzy i to tak wygląda, wiecie, na razie śmiesznie. Nakładam bazę P. Louise, to jest kolor 05, czyli połóweczka. I to jest taki jaśniejszy kolor. Ja używam jaśniejszych baz, jeśli chcę właśnie używać kolorowe cienie, to wtedy tak podbijam te kolory bardziej. One są wtedy bardziej nasycone, więc polecam właśnie jaśniejsze bazy, kiedy używacie kolorowych cieni, nawet białe. Biorę pędzelek Zoeva 224, jak również moją paletę, to jest też P. Louise, to była ta edycja walentynkowa i będę używała tutaj tego kolorku i mieszam go z tym. Nakładam na załamanie, budując ten cień tak, aby wyglądał on tak. I nie wyciągam go a la w kocie, tylko właśnie robię takie a la kółko. Zaczynam dosłownie tu i tak po prostu stempluję ten kolor. I go rozmasowuję. To są bardzo delikatne ruchy. Widzę, że to już tutaj jest za wysoko. Trochę pojechałam, ale to wystarczy wziąć pędzelek, po prostu naprawić sytuację. Tu się nic nie dzieje. Z tą bazą możecie cały czas pracować. Dołożyć. Dobra. Teraz powinno być ok. I w załamanie aż tutaj do końcówki nakładam. Praktycznie do końca. Pamiętajcie, że aby, jak chcecie mieć tak mocno pigmentowany cień, musicie cały czas tego cienia dokładać. Ja go cały czas buduję. Tutaj go wklepuję, biorę i jeszcze raz dobieram cienia i wmasowuję. Nie strzepuję nawet tego koloru, słuchajcie. To ma być pigment mocny. I jak mamy coś takiego, widzimy, na razie jest ogromna różnica. Biorę sobie pędzelek, który był czysty, ale on jest dalej czysty. To jest Zoeva 228 i po prostu rozmasowuję ten cień do góry. Na tej bazie, zobaczcie jak te cienie pięknie się blendują. Tutaj nie trzeba używać żadnego innego drugiego koloru, aby mieć ten efekt taki rozmyty. I właśnie te bazy są znakomite, jeśli chodzi o to. Jak widzicie, mimo wszystko różni się tutaj to oko od tego. Tutaj mam za dużo różu, więc biorę sobie trochę tej bazy. Dzisiaj poznajecie takie moje techniki, takie małe techniki, których wcześniej może nie mówiłam. Biorę sobie taki bardziej zwinny pędzelek na tą bazę. Tą bazę wklepuję w niego i słuchajcie, obniżam trochę ten cień. On jest dalej różowy, ale on jest taki, zobaczcie, rozmyty różowy. Także to tak wygląda na taki idealny blur. I to jest właśnie jedna z moich ulubionych technik, jeśli chodzi o blendowanie. Zobaczcie, ja się tutaj wcale nie ścieram.
Oczywiście można by było to robić setkoma różnymi pędzlami i w ogóle, wiecie, małymi pędzelkami, ale ja nie lubię się bawić małymi pędzlami. Jak to zabrzmiało? Ja wolę po prostu sobie tutaj dopracować innymi technikami. Dobra, na razie to tak zostawię. Robię cut crease i cut crease robię wazeliną. Biorę wazelinę, patyczek kosmetyczny i ścieram tutaj produkt z mojej ruchomej powieki. Teraz znowu biorę bazę, nakładam na rękę. Mniejszy pędzelek syntetyczny, to jest Anastasia Beverly Hills. I cut crease robię. Ja lubię sobie tak wklepywać. Oczywiście spojrzę w górę. Mi się tutaj już odbiło, widzimy. Idealny cut crease. Jak mamy to, to wezmę sobie taki pędzelek mniejszy i te kolory, które nakładałam w załamanie, tutaj troszeczkę będę wjeżdżała na ten korektor, tak aby zatrzeć te granice. I jak mamy coś takiego, to jak widzimy, tutaj mam takie złoto i to złoto to jest Kiko 208 cień. I nakładam ten cień tutaj w wewnętrznej części mojej powieki. To już nakładam płaskim pędzelkiem i wklepujemy. To jest bardzo ważne, aby wklepywać, słuchajcie. Nie zmazujemy korektora, tylko wklepujemy w niego. Dzięki czemu ten makijaż będzie się trzymał i trzymał. I tym drugim cieniem, mimo że tutaj za bardzo tego tak nie widać, będzie tutaj cień z palety Revolution Pro. I tutaj mam takie przepiękne róże. I ja sobie po prostu mieszam te kolory ze sobą, wszystkie tak naprawdę. To są takie opalizujące kolory. Nakładam je tu. I prawda jest taka, że za bardzo tego nie widać, bo wiecie, to będzie wszystko pokryte brokatem. Natomiast nakładam, bo mi się podobają te kolory. Także jak mamy coś takiego, to teraz bierzemy sobie taki malutki, cieniutki pędzelek do eyelinera i będziemy zaznaczać tak ostrzej ten cut crease, jak widzimy. Tutaj jest o wiele ostrzej, tak? Także powracam tutaj do tych cieni, które nakładałam w załamanie i słuchajcie, dość precyzyjnie widzicie, jaka jest różnica? Ok, i jak mamy już to, to nakładam brokat. I ja mam taki chunky brokat. Zobaczcie, jaki ładny, coś takiego. Ups, posypało mi się. Ja nie wiem, gdzie ja to kupiłam. To była to był taki zestaw, słuchajcie, czterech brokatów. I przyklejam to na klej Too Faced, to jest glitter glue. I nakładam ten klej praktycznie tutaj na tę całą powiekę. A nie, przepraszam. Najpierw eyeliner. Eyeliner jest ważny, żeby najpierw to zrobić, bo później na tym brokacie malować ten eyeliner, on będzie krzywy. Najpierw eyeliner. Także jak mamy kreskę, to teraz mamy pole do popisu, wiemy gdzie brokat nałożyć i to było właśnie to. Tak. Także teraz klej. Ten klej trochę, jak widzicie, on matowi te kolory. Muszę sobie dołożyć. Ale to nic, bo tak jak powiedziałam, no na tym będzie brokat i ten brokat tak jakby największą rolę tutaj odgrywa. To co pod spodem, to jak widzicie mało widać. Chociaż gdzieś tam jest jakaś poświata, nie? Dobra, także mamy to.
I teraz nakładam po prostu, wklepuję brokat. Pięknie. I oko mamy skończone. W sumie wykończmy jeszcze łuk brwiowy. Na łuk brwiowy nakładam tutaj rozświetlacz też z tej palety P. Louise. To jest Once Upon a Time. To jest pędzelek Morphe M131. No i oczy mamy. Przechodzimy do buźki. Ok, przechodzimy do twarzy. Jako bazę będę używała Professional z Benefit. Nie wiem, czy tutaj kogokolwiek zdziwię, ale ja zawsze po prostu, kiedy wychodzę, to moimi ulubionymi podkładami są podkłady Fenty. I ja mam w dwóch kolorach, ja sobie zawsze je mieszam, w zależności jak jestem opalona. Także, aha, zapomniałam, że tego trzeba otworzyć, bo mi się zepsuła pompka. Także mieszam, to jest po prostu idealnie wyglądający podkład. Ten podkład pięknie wygląda. No przepięknie. Wygląda jak skóra normalnie. Korektor, tak myślę. Tu sobie chyba wezmę ten Benefit. To jest ten lemon, to jest ten żółty korektor kremowy. On jest tak, no, mocno, wydaje mi się, że rozświetli tutaj te okolice oczu. Czy on tak rozświetlił? Dawno go w sumie nie używałam. Nie, nie podoba mi się on. Nie podoba mi się on. Wezmę sobie mój Lancome. Tylko on może być za ciemny. Ale no nic, wezmę trochę tego. Korektor nałożony. Biorę mój puder Huda Beauty, oczywiście mój ulubiony, Sugar Cookie. I robię baking. A na resztę twarzy będę nakładała puder Stila. Stila Illuminating Powder Foundation. To jest 50 kolor. Czyli to jest też puder, który dodatkowo kryje. Ale on tak nie kryje, ja sobie go nie wyobrażam po prostu nałożyć na bazę. To nie jest taki typowy foundation, o zobaczcie. I przechodzimy do policzuszków, moja ulubiona część programu. Robimy pomarańcze, hula karmel. I gdzieś mi pędzelek. I mocno oczywiście zaznaczam swoje policzuszki, jak zawsze. Moimi różami będzie paleta tutaj Revolution. Tak wygląda, to jest Sugar and Spice. A, wszystko. Ja do różów nie mam jakiegoś takiego... Znaczy lubię róż, uważam, że bardzo ładnie wygląda na skórze, ale nie mam takiego jakiegoś idealnego koloru. No lubię takie korale, pomarańcze, ale też taki róż, typowy różowy kolor. Też bardzo ładnie wygląda, szczególnie do takiego makijażu, też który jest w kolorze takiego różu, burgundu. Tak myślę o tym, aby teraz wykończyć oko, więc nakładam na dół te cienie, które nakładałam w załamanie. Sam kącik wewnętrzny nakładam ten cień z Kiko. Chociaż nie za bardzo go widać. Wydaje mi się, że bardziej będzie widać tutaj
To jest MAC cień nylon. Ten nylon jest o wiele jaśniejszy, więc mam nadzieję, że trochę bardziej mi tu rozświetli. O, widzimy, jest różnica, jest ogromna różnica. Nałożę sobie też czarną kredkę na linię wodną. No i przykleję rzęsy. Ok, kochani, i rzęsy przyklejone, pomalowane. Teraz fixer, to jest Glow Mist z Pixie. Jest taki bardzo nawilżająca mgiełka, która dodatkowo jeszcze sprawia, że ta nasza tapeta wygląda jak skóra, powiedzmy. Bo ona tak, ona ma tutaj olej, ja Wam zaraz pokażę, jak on wygląda. Także jest dość mocno, od razu widzicie, jak ta skóra się błyszczy, tak naturalnie. Ja sobie od razu nałożę rozświetlacz Double Gleam z MAC-a. Nie wiem, czy on nie będzie za jasny. No, spoko będzie. Nakładam konturówkę, to jest Avon Proline Lip Perfector, kolor Bear My Soul. I na razie tak to zostawiam, ponieważ no chwilowo jeszcze nie wychodzę, muszę sobie zrobić najpierw włosy i się ubrać, także jak później jeszcze coś nałożę, to Wam przyjdę i pokażę. A tak wygląda z bliska makijaż, mam nadzieję, że Wam się podoba. Dawno nie miałam takiego makijażu i wow, to jestem ja, to jestem w końcu ja. No, troszkę odżyłam, także za niedługo się widzimy. Tak się prezentuje outfit, włoski sobie dzisiaj wyprostowałam. Mój top to jest z Tesco, spódnica jest z Mango, a buty to są Fashion Nova. One są bardzo wygodne, takie za kolano. Także tak się prezentuje. A na dodatek jeszcze biorę swoją marynarkę, która też jest z... A, ona jest z Zary. Także marynarka, bo jest dzisiaj chłodno. Tak się prezentuje. Bardzo Wam dziękuję za oglądalność. Mam nadzieję, że Wam się podoba mój dzisiejszy look. I do zobaczenia następnym.